Czy Śląsk to inspirujące, dobre miejsce dla artysty? No, dla mnie to jest kopalnia tematów. Myślę, że dla wszystkich twórców jest to bardzo interesujące, ponieważ Śląsk nie ma takiej stałej, jednorodnej definicji. To jest miejsce bardzo przede wszystkim inspirujące. No ale też żywo widać wszystkie potrzeby. Tutaj jest co robić i myślę, że to jest pole wyzwań i dla projektanta, i dla artysty. Także wymarzone miejsce dla twórców. Profesor Grzegorz Heinderek to rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ścieżkę edukacji rozpoczął w Instytucie Sztuki w Cieszynie, broniąc dyplomu w 2002 roku. Naukę kontynuował w pracowni w Klęsłodruku ASP w Katowicach. Grzegorz podjął się techniki graficznej, która była zarzucona, która nie była popularną techniką, wśród całego licznego grona innych technik klasycznych sięgnął po kolografię. I w przeciwieństwie do wielu innych studentów z tamtego okresu był właściwie bardzo doświadczonym. Myślę, że studia w Cieszynie były tego powodem. Doświadczonym warsztatowo, ale też doświadczonym merytorycznie. To, w połączeniu z pasją i pracowitością oraz niezwykłym talentem artystycznym, wywarło ogromne wrażenie na promotorze. W mojej pracowni spotykało się sporo ciekawych indywidualności. Niewątpliwie Grzegorz był taką indywidualnością, która tak naprawdę miała obliczone dokładnie, precyzyjnie, co będzie robiła na przyszłość. I ten dyplom właściwie był tak troszkę skrojony. Właściwie bez moich ingerencji był bardzo samodzielnym, bardzo interesującym i bardzo profesjonalnym dyplomem. W 2005 otrzymał tytuł doktora, a 5 lat później sfinalizował przewód habilitacyjny. Był dziekanem Wydziału Artystycznego, od 2012 prorektorem do spraw kształcenia i studentów. Dwukrotny stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Niewątpliwie ta grafika cały czas ewoluowała. Ja byłem świadkiem takim bezpośrednim, jak ona się zmieniała i rzeczywiście jej uroda strukturalna, jej uroda niezwykle prostych, ascetycznych, ale jednocześnie bardzo wykalkulowanych form robiła na mnie wrażenie, a rotunda była jakby tym takim pierwszym sygnałem, że ta grafika pójdzie w bardzo interesującym kierunku. I rzeczywiście to się pięknie rozwijało. Powiem, że te formy, które gdzieś w którymś momencie zaczęły odchodzić od takiej postindustrialnej form, które gdzieś należy kojarzyć z architekturą, być może z tą architekturą tego regionu, one coraz bardziej wchodziły w kształty wprost abstrakcyjne, które w gruncie rzeczy budowały w wzajemnych konfiguracjach bardzo interesującą przestrzeń i światło. Profesor na co dzień prowadzi pracownię interpretacji literatury. Jest człowiekiem bardzo otwartym dla kolegów, przede wszystkim dla studentów. Ja myślę, że też niezwykle świetnie przygotowanym merytorycznie do zajęć jako nauczyciel. W ten sposób zarządza nie tylko edukacją studentów, ale odkąd został rektorem, całą uczelnią. Ważniejsze są sytuacje i działania niż obiekty i dzieła.
To znaczy, że jest dzisiaj w panu więcej nauczyciela akademickiego niż artysty? No siłą rzeczy muszę dzielić te aktywności, ale ta wypowiedź odnosiła się również do twórczości. No ale tak, rzeczywiście muszę dzielić szereg obowiązków związanych z prowadzeniem uczelni i staram się nie odpuszczać twórczości. Czy bycie aktywnym artystą pomaga w nauczaniu? No zdecydowanie, z wielu powodów. Przede wszystkim w jakiś sposób uwiarygadnia pedagoga. Potrzebne jest na pewno dla komfortu takiego wewnętrznego. No i myślę, że dla złapania bycia jakby blisko studentów, to znaczy to jest kwestia też zadawania sobie pewnych pytań, z którymi mierzymy się i oni, i ja, także to na pewno jest ważne. Czy ten wpływ studentów powoduje, że pana sztuka się zmienia, zmienia się pana myślenia o sztuce? Zdecydowanie tak. Przeszedł pan drogę od grafiki do zupełnie innej sztuki. Tak, i właśnie kontakt z młodymi ludźmi też uświadomił mi, że pozostawanie jakby w tym samym miejscu jest na pewno stymulujące, to znaczy szukanie jakby nowych przestrzeni. To jest to, z czym jakby mierzę się i też spotykam się w ogóle w uczelni i to na pewno ma wpływ na mnie. Zaczynał pan jako grafik, tak jak powiedziałam, dzisiaj zupełnie inna sztuka. Z czego to wynika? Czemu rzucił pan ten klasyczny warsztat? Nie do końca porzuciłem, ale rzeczywiście już mniej grafiką się zajmuję. No, zacząłem się jakby interesować, zaczęła być dla mnie ważniejsza idea niż medium. Może tak to powiem. I kiedy tak docierało to do mnie, że ta idea jest czymś nadrzędnym, a medium jest jakby środkiem do celu, no to zaczęło to medium mnie nieco krępować. Ten reżim warsztatu stawał się być może zbyt ciasny i w związku z tym postanowiłem, że sięgnę po inne sposoby wypowiedzi. To wydaje mi się, że to z tego wynikało. A co dzisiaj pana interesuje w sztuce? Właściwie to pogranicze między tym, co byśmy definiowali jako obszar sztuki, a tym, co do niej nie należy, czy co zwykliśmy uważać, że do niej nie należy. Więc to są takie działania, w ramach których mieści się również ta moja działalność edukacyjna, pedagogiczna, administracyjna. Te wszystkie działania, które gdzieś powodują jakby naszą zmianę myślenia w ogóle o rzeczywistości, ale korespondują oczywiście ze światem sztuki. Czym dziś powinna być Akademia Sztuk Pięknych? Na ile szkołą klasycznych technik, a na ile miejscem rozmów o świecie? No zdecydowanie Akademia musi spełniać to swoje podstawowe założenie, czyli kształcić język, warsztat, te wszystkie rzeczy, które są związane z sposobami wypowiadania się. To jest bardzo istotne, ale również ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, powoduje, że jakby bardzo mocno obecne zaczynają być te problemy, które nas dotykają. Bo często było tak, że Akademia była z takim rodzajem inkubatora, to znaczy była przestrzenią, w której młodzi ludzie, troszeczkę oderwani od rzeczywistości, bardziej analizowali te swoje światy, gdzieś tam drążyli swoje przestrzenie i swoją wrażliwość. No dzisiaj często jest tak, że to jednak ta rzeczywistość dookoła nas bardziej ich dotyka i dotyczy. Mamy dzisiaj czas przewartościowań w świecie, ale także w sztuce. Stawia pan na dyskurs, nie na transfer wiedzy. Jak wygląda ten dyskurs doświadczonych artystów z młodymi ludźmi? Sztuka, czy w ogóle nasza działalność, twórczość, jest takim obszarem, gdzie nie ma gotowych odpowiedzi. Znaczy, z tego powodu ten obszar jest tak interesujący. Więc uczciwe, czy konsekwencją tego jest pewien model relacji, który funkcjonuje na styku pedagog-student, czyli odkrywanie wspólne pewnych przestrzeni, bo to jest spotkanie się osobowości
i polega bardziej to, myślę, na stymulowaniu, wzajemnym stymulowaniu właśnie wrażliwości i właśnie szukaniu może wspólnie jakichś rozwiązań czy kanałów ujścia dla tej wrażliwości. Myślę, że to jest chyba najbardziej istotne. Wydaje mi się, że te pewne cechy, z którymi do nas przychodzą młodzi ludzie, a więc właśnie wrażliwość, wyobraźnia, my staramy się w jakiś sposób skanalizować. To znaczy tak widzę nasze zadanie. Wybór medium wynika z idei, na jakie medium dziś stawiają studenci. Nasza uczelnia jest bardzo jasno podzielona, strukturalnie. Sztuka i design. Sztuka i design. I tutaj to są obszary, których te media bardzo dynamicznie się zmieniają, ale raczej staramy się jako uczelnia zagwarantować jakby pełny wachlarz, to znaczy i klasyczne obszary, takie jak właśnie grafika artystyczna, czy malarstwo, czy rysunek są bardzo ważne i to szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy ten język właściwie taki autorski się kształtuje, one są bardzo istotne, są właściwie taką bazą, fundamentem. Też nie chcemy, żeby młodzi ludzie tę drogę, którą przechodzą, odbywali na skróty, więc myślę, że ten wybór po przejściu tego pełnego spektrum klasycznych warsztatów jest bardziej świadomy. No ale teraz oczywiście wszystkie te technologie i media związane szczególnie z tym, co niesie w ogóle technologia, stale się poszerza i tutaj odpowiadając już na pytanie, obraz stał się przede wszystkim, coraz większy obszar tego obrazu staje się dynamiczny, prawda? I tutaj takie formaty jak film animowany, czy jak sztuka wideo, czy jakieś wielkoformatowe realizacje związane z architekturą, dynamiczne, mapping na przykład, to są rzeczy, których do niedawna u nas nie było. No teraz dzięki również infrastrukturze możemy pozwolić sobie na to, żeby wprowadzać takie zagadnienia do procesu kształcenia. ASP w Katowicach to dwa filary, sztuka i design. I jakie są potrzeby rynku, a jakie marzenia młodych ludzi? Bardzo nieoczywiste. My staramy się, żeby ten nasza struktura kształcenia była bardzo elastyczna. Mamy te dwa rzeczywiście obszary, dwa wydziały, ale w ramach tych przedmiotów, które studenci mogą wybierać, są i takie, które mogą wybierać również z innych kierunków, niezależnie od swoich pierwotnych wyborów. No i powstają dzięki temu takie bardzo ciekawe hybrydy, takie modele kształcenia, które powodują, że często kończą artyści, których bardzo trudno jest zakwalifikować do jakiejś dyscypliny. Oczywiście część jest od początku przekonana, że będzie malarzem, czy grafikiem, czy projektantem, nie wiem, typografem, ale są też tacy, którzy przychodzą rzeczywiście z takim wyobrażeniem akademii, a kończą jako artyści multimedialni, czasami bardzo duży, to jest ciekawostka, bardzo wielu, może nie bardzo wielu, ale wielu spośród absolwentów gdzieś drąży również rynek muzyczny i to jest bardzo interesujące. Przytoczę chociażby Wojtka Kucharczyka, czy Jana Dybałę, czy Artura Olesia. Są osoby, które na tym rynku muzycznym radzą sobie z powodzeniem. Budowanie marki Akademii to Pana zadanie, zadanie rektora. Zna Pan tę Akademię od podszewki. Przeszedł całą ścieżkę w strukturze Akademii. Może Pan budować dzisiaj artystyczną szkołę marzeń? Jaka to ma być szkoła? Troszkę inaczej sobie tę inaugurację wyobrażałem, ale myślę, że taki trening zarządzania kryzysowego no też zweryfikował moje plany. Niemniej nie tracę nadziei, bo bardzo zintegrował z kolei cały zespół, czy najbliższych współpracowników, czy w ogóle kadrę, takie mam wrażenie. Mimo tego, że jest to bardzo dotkliwy dla nas wszystkich czas, to szukamy nowych sposobów i wydaje mi się, że też jak w wielu innych obszarach pewne decyzje zostaną z nami już nawet oby jak najszybszym zakończeniu tego trudnego czasu.
ile wyższa szkoła plastyczna powinna być tworem oryginalnym, a na ile powinna podążać za światowymi trendami? Ja myślę, że właśnie jeśli taka instytucja jak nasza wsłuchuje się w kontekst, szczególnie tak bogaty, niejednorodny i taki niejednowymiarowy jak Śląsk, jeżeli jest rzeczywiście szuka dobrych kontaktów i widzi te wyzwania tutaj, no to myślę, że to jest równoznaczne z tym, że będzie szukała jakby nowych i takich bardzo ukierunkowanych sposobów rozwiązywania pewnych kwestii, które są na zewnątrz i tym samym staje się oryginalna. Znaczy ta oryginalność, my jej nie musimy szukać na siłę, ona jest jakby na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy tutaj w sytuacji, w określonym czasie, w określonym miejscu i tutaj miejsce dla sztuki, dla działań w sztuce, w projektowaniu jest bardzo wiele. Młody człowiek w realiach świata dzisiaj bardzo często bywa zagubiony i rozczarowany. Państwo uczycie, jak poruszać się w tym trudnym świecie, świecie sztuki. Myślę tutaj o laboratorium absolwenta. To znaczy, że uczycie młodych ludzi, jak się sprzedać? No, staramy się na pewno pomagać w poruszaniu się na rynku sztuki. Z projektantami jest nieco inaczej, bo ten rynek jest łatwiejszy, no taki bardziej ustrukturyzowany, bardziej oczywisty. Natomiast ze sztuką rzeczywiście tutaj no, trzeba uczyć tego rzeczywiście. No i mamy bardzo dobre praktyki ze sobą. Szukamy osób, kuratorów, właścicieli galerii, różnych instytucji, których zapraszamy na spotkania ze studentami, którzy podpowiadają, czy też jakby sprzedają tą swoją wiedzę i swoje doświadczenie i też komunikują swoje oczekiwania wobec artystów, bo to są często kwestie bardzo pragmatyczne, jak stworzyć pewne portfolio, jak się kontaktować, w jaki sposób w ogóle zafunkcjonować w tym pierwszym etapie kariery, także no, szukamy takich i osób, i instytucji, które nam w tym pomagają i tak się dzieje. Też wiele instytucji już włącza to w swoją ofertę, więc też z tego korzystamy, ale właśnie Laboratorium Absolwent, o którym Pani wspomina, było takim no, chyba pierwszym takim jakimś segmentem edukacji w uczelni, która miała ten obszar wiedzy, powiedzmy, w ten obszar wiedzy wyposażyć naszych studentów. Wyglądać Akademia Sztuki Pana Marzeń? Jaka to powinna być szkoła? No przede wszystkim bardzo otwarta, poza tym bardzo mocno jednak zaangażowana, widząca kontekst, może tak powiem, widząca kontekst tego, gdzie jesteśmy. Myślę, że ta świadomość bardzo mocno się budzi teraz. Staramy się być obecni w tych wszystkich kwestiach czy tematach, które są obecne w debacie publicznej. Wydaje mi się, że taka jest rola sztuki. Czy to jeśli chodzi o pewne manifestowanie, czy krytyczny stosunek do tej rzeczywistości, ale z drugiej strony też szukanie jakichś sposobów adaptacji. Tu myślę oczywiście o tym obszarze designu. Więc chcemy być po prostu potrzebni, już to kiedyś powiedziałem, że chcemy czuć się potrzebni i też takie przekonanie staramy się komunikować młodym ludziom, że właśnie ta ich wrażliwość, właśnie ta wyobraźnia jest potrzebna dzisiaj, szczególnie kiedy być może inne obszary naszego życia się w jakiś sposób no, nie odpowiadają na zapotrzebowanie tej rzeczywistości i pandemia to pokazuje, no to właśnie działania czy rynki kreatywne są tym obszarem, który wciąż ma wiele do powiedzenia.